spokój, szczęśliwość, ale bojowanie, byt nasz podniemny. On, srogi ciemności, hetman i świata łakome marności, o nasze pilne czyny zepsowanie. Fragment sonetu 4 Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, tak zwanego literackiego prekursora baroku, najlepiej oddaje klimat końcówki XVI wieku i wprowadza nas w kolejną epokę. Barok bowiem jest epoką przeciwieństw. Pamiętajcie, że końcówka XVI wieku jest szczególnie tragiczna w dziejach Europy. Wybuchają liczne konflikty zbrojne, Polska walczy z Rosją, a z Paryża docierają przerażające informacje o rzezi hugenotów, czyli protestantów, dokonanej na zlecenie katolików niestety. I tak w bólach, można powiedzieć, rodzi się epoka, która jest nieco bardziej tajemnicza, metafizyczna i mroczna. Nazwę barok epoka zawdzięcza swojemu nieregularnemu, można powiedzieć, kształtowi, tak jak nieregularna perła. To właśnie z języka portugalskiego barokko jest podstawą nazwy tej epoki literackiej. I być może jest to tylko moje osobiste spostrzeżenie, ale właśnie barok najciężej czasem uczniom zrozumieć i wskazać, którzy poeci, którzy twórcy barokowi zapisali się w pamięci potomnych w literaturze polskiej. Barok nazywany jest często epoką przeciwieństw, bo począwszy od poezji metafizycznej, a także motywów wanitatywnych, możemy skończyć na poezji dworskiej, która chwali tak naprawdę życie pełne hedonizmu, a więc przyjemności. Ale może od początku. Czym jest poezja metafizyczna? Co znaczy metafizyka? Metafizyka to jest coś, co odnosi nas poza fizyczne aspekty danego przedmiotu czy zjawiska. I faktycznie poeci często wychodzą od jakichś prostych przedmiotów z życia codziennego po to, aby snuć rozważania o istocie rzeczy, o pewnego rodzaju filozofii, o egzystencji. Poezja metafizyczna też często słusznie kojarzy się z elementami poezji religijnej w baroku, bowiem, podkreślam, artyści ponownie dostrzegli, że człowiek kultury renesansu, to wcale nie jest taki idealny twór Boga, to wciąż jest człowiek, który jest wewnętrznie w sobie rozłamany pomiędzy pragnieniem ciała, a dążeniem do doskonałości w sensie duchowym. Przedstawiciele poezji metafizycznej, właśnie Mikołaj Sęp Szarzyński, jego sonety, które dalekie są już od renesansowego umiaru Jana Kochanowskiego. Także Sebastian Grabowiecki i Daniel Naborowski, którego Krótkość żywota jest jednym z najsłynniejszych utworów mówiących o przemijaniu. I tutaj, moi drodzy, wchodzimy w obszar tak zwanych motywów wanitatywnych. Przypominam, że wzięta z Księgi Koheleta ze Starego Testamentu vanitas, czyli marność, podkreśla, moi drodzy, aspekt życia człowieka, który związany jest z nieuchronnym przemijaniem. Tak naprawdę, czy nasze istnienie cokolwiek znaczy, czy nasze starania mają sens, to jest ten motyw marności wszystkiego, motyw, w którym jest mowa o powrocie do tych elementów metafizycznych, do tych elementów związanych raczej z tym, że człowiek powinien myśleć o życiu wiecznym, a nie o tym, co jest tutaj na ziemi. Chciałabym też zaznaczyć, że średniowieczne tańce śmierci, a więc słynny dans macabre, również wraca w sztuce baroku. Za moment pokażę Wam właśnie jeden barokowy obraz, który przedstawia ten motyw. Obok poezji metafizycznej kolejnym nurtem barokowym jest tak zwana poezja dworska. Tutaj, proszę Państwa, pojęciem, o którym chciałabym, żebyście pamiętali, jest tak zwany marinizm, zaczerpnięty od nazwiska włoskiego poety Giambattista Marini, który powiedział, może parafrazuję niedokładnie, iż ten, kto nie potrafi zadziwiać, powinien iść pracować do stajni. I tak naprawdę o to chodzi w marinizmie. Chodzi o to, aby utwór przede wszystkim czytelnika szokował, oczywiście w sensie pozytywnym. Mistrzem tego rodzaju poezji jest Jan Andrzej Morsztyn, którego sonet Do trupa omawiam w jednym z moich początkowych odcinków z zeszłego roku. Poezja marinistyczna ma przede wszystkim zadziwić czytelnika, zarówno w warstwie brzmieniowej, ale także w warstwie konstrukcyjnej. Dużo jest w niej środków poetyckich, wśród nich takie jak antyteza, kontrast, paradoks, hiperbola.
Jak również każdy poeta uprawiający ten rodzaj poezji musi popisać się tak zwanym konceptem, czyli interesującym, zadziwiającym pomysłem na wiersz i utwór, który zasadniczo kończy się zawsze jakąś zaskakującą puentą. Jeżeli pamiętacie sonet do trupa albo Cuda miłości Morsztyna, zauważycie, że bardzo często miłość zestawiana tam jest z jakimiś innymi zjawiskami, z którymi nigdy byście nie zestawili tego pięknego uczucia. Ale czy właśnie taka poezja marynistyczna to jedyny nurt w baroku? Chciałabym zauważyć, że w Polsce również rozwija się tak zwana poezja ziemiańska, której przedstawicielem jest Wacław Potocki. Myślę, że uczniowie szkół średnich będą pamiętać go przede wszystkim z utworu Transakcja wojny chocimskiej, w której to szczególnym fragmentem jest mowa hetmana Jana Chodkiewicza. Dlaczego? A mianowicie ten oto bohater, czyli Chodkiewicz, przedstawia się w świetle tego fragmentu jako tak zwany pozytywnie, może pozytywnie to jest złe określenie, pozytywny przykład Sarmaty. I tutaj, proszę Państwa, muszę nawiązać do jedynego w swoim rodzaju, nie mającego odpowiednika w Europie, nurtu, który rozwijał się w Polsce, mianowicie sarmatyzmu. Otóż Polacy epoki baroku, epoki XVII wieku wierzyli, że wywodzą się od starożytnego plemienia słynnych sarmatów, wyjątkowo, można powiedzieć, zdolnych, uzdolnionych w bitwie i naprawdę, można powiedzieć, mocnych przeciwników. Kult sarmatyzmu w Polsce zaowocował jednak, moi drodzy, także i taką negatywną sferą, bo tak naprawdę z takiego potocznego rozumienia sarmata dzisiaj kojarzy się z warcholstwem, pijaństwem, pieniactwem, no i oczywiście dużym ograniczeniem umysłowym, a także ksenofobią, nienawiścią wobec wszystkiego, co obce, cudzoziemskie. No i rzecz jasna, sarmaci niestety również kojarzą się z upadkiem Rzeczpospolitej Polskiej. Taki przykład nieco zabawny, ale jednak pokazujący, czym albo kim jest żołnierz sarmata, szlachcic sarmata, możecie odnaleźć w słynnych pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska. Oczywiście jest to utwór mocno podkoloryzowany i nie należy wszystkich informacji w nim zawartych traktować jako istne źródło historyczne, ale zauważycie również w tych pamiętnikach pewną swoistą cechę języka sarmatów. Nie na darmo mówi się, że barok jako epoka przepychu oczywiście obfitował w język, który jest językiem również przepychu, w którym jest bardzo dużo kwiecistych, przesadnych zwrotów, makaronizmy, czyli wtręty z języka łacińskiego, no i przesada, przede wszystkim przesada, która często robiła z utworów barokowych, można powiedzieć, no takie koromysło, proszę Państwa, którym nie było wiadomo do końca, o co chodzi. Takimi negatywnymi przykładami przesady barokowej języka, który był niesamowicie, można powiedzieć, proszę wybaczyć słowo, pokrętny, są czasami pewne tytuły, na przykład modlitewnika Wojsko Afektów Zarekrutowanych. Wiedzielibyście, o co chodzi, gdybym nie powiedziała, że to modlitewnik? I kochani, sarmaci natomiast mieli pewien zwyczaj. Otóż z pogrzebów sarmaty robiono istne widowisko, wręcz teatralne. I tutaj pojawia się pewna moda. Moda na portrety trumienne. Również niesamowite dzieło kultury barokowej. Portrety trumienne na pewno możecie obejrzeć w niektórych muzeach na zamku. Ja też omawiałam kiedyś portret trumienny w zeszłym roku jako przykład sztuki. Również pod spodem znajdziecie odnośnik do tego odcinka. I zapraszam Was do tego, żebyście ponownie obejrzeli mój odcinek, który poświęcam właśnie omówieniu sonetu do trupa Jana Andrzeja Morsztyna, bo tam znajdziecie dokładne informacje na temat poezji, konceptualnej poezji marynistycznej okresu barokowego. Mikołaj Sęp-Szarzyński, sonet czwarty. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem. Pokój, szczęśliwość. Ale bojowanie byt nasz podniebny. On, srogi ciemności hetman i świata łakome marności o nasze pilno czynią zepsowanie. Nie dość na tym, o nasz możny panie, ten nasz dom, ciało, dla zbiegłych lubości niebacznie zaś rząd duchowi zwierzchności upaść na wieki żądać nie przestanie. Cóż będę czynił w tak straszliwym boju, wątły,
niebaczny, rozdwojony w sobie, królu powszechny. Prawdziwy pokoju, zbawienia mego jest nadzieja w Tobie. Ty mnie przy sobie postaw, a przez piecznie będę wojował i wygram statecznie.